Monika Osiecka, urodzona w Mediolanie we Włoszech, wychowana w Teheranie, a od wielu lat mieszka, tworzy i pracuje w swojej pracowni na Mokotowie w Warszawie w Polsce. Tworzy prace abstrakcyjne i figuratywne. Jej ukochanym materiałem jest kamień. Marmury, agaty, granity, alabastry. Tworzy też niezwykle szlachetne odlewy z brązu. Jest autorką dwóch monumentalnych pomników w przestrzeni publicznej. Jednego we Francji, upamiętniającego 70. rocznicę bitwy stoczonej przez pierwszą dywizję generała Maczka. Oraz drugiego w Warszawie, gdzie w 2021 roku została zaproszona przez prezydenta Warszawy do projektu stworzenia pomnika upamiętniającego walkę kobiet w Powstaniu Warszawskim. Pomnik ten został 2 lata temu odsłonięty na Placu Krasickich w Warszawie. Inspiruje mnie bardzo sam materiał, czyli kamień, w którym pracuję. Tematy do prac są już we mnie. To znaczy moje doświadczenia gdzieś się magazynują i jestem na jakimś poziomie rozwoju wewnętrznego. To jest taka moja baza tematów. Natomiast w momencie, kiedy dostanę konkretny już blok kamienia, to umiejscawiam któryś z tych tematów, bo tych tematów zawsze jest kilka. Któryś z nich jakoś nagle mi się wizualizuje, materializuje w tej bryle. W twórczości pani Moniki Osieckiej nic nie jest przypadkowe. To różnorodne kompozycje figuratywne, które są zatopione w szlachetnych strukturach brązu i marmuru. Odnajduje w tych pracach realizm, który niejako odzwierciedla otaczający nas świat. Dla każdego kolekcjonera najważniejszy jest kontakt z artystą. Pani Monika jest osobą, która pokazuje, że świat rzeźby nie ma granic, że sztuka nie ma granic. Chciałbym wspomnieć, że wartość prac Moniki Osieckiej w ostatnich latach urosła niemal dwukrotnie. A ostatnie transakcje, w tym ta z zeszłego roku, gdzie sprzedaliśmy pracę Moniki Osieckiej do jednej z najwybitniejszych kolekcji na Manhattanie w Nowym Jorku oraz zakup dwóch monumentalnych prac przez warszawskiego inwestora Rafała Zaorskiego, z pewnością utrzyma ten trend. I wierzymy, że prace Moniki staną się nie lada gratką dla wielu kolekcjonerów i będą również świetną lokatą kapitału. Serdecznie zapraszam do Galerii Fijewskiej.